Dobry wieczór. Witam Was w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jest 4 września i rozpoczęła się szkoła. Pierwszy dzień szkoły. Uczniowie poszli do szkoły. Niektórzy poszli tam po raz pierwszy. pierwszoklasiści rozpoczęli szkołę. Niektórzy już może nie pierwszy raz idą do szkoły, ale na przykład rozpoczęli nową szkołę. Na no, niektórzy po prostu idą do kolejnej klasy. Więc skończyły się wakacje i zaczęła się szkoła. Dzieci dzisiaj szły do szkoły, aby spotkać się właśnie ze swoimi nauczycielami, aby spotkać się ze swoimi kolegami, no i oczywiście rozpocząć rok szkolny, rozpocząć się naukę. Moje dzieci również rozpoczęły szkołę, to znaczy się chodzą już do szkoły, ale ze względu na przeprowadzkę poszły po raz pierwszy do nowej szkoły, aby poznać nowych nauczycieli i nowych kolegów. Miałem ten przywilej. I szczęście, właśnie, żeby iść razem z nimi. Dużo było, oczywiście, nerwów, ale też takie podekscytowanie. I myślę, że każdy, kto uczeń, który rozpoczyna szkołę, ma takie właśnie podekscytowanie może troszeczkę obaw, ale generalnie idą do szkoły. Kiedy pójdą te dzieci do szkoły, czy też ta młodzież, no to wiadomo, jest przygotowane dla nich, są, jest plan lekcji, są lekcje przygotowane i będą uczyły się według. Jakiegoś założenia, będą uczyły się różnych przedmiotów, a będą nauczane przez nauczycieli. Oczywiście, to są nauczyciele, którzy też muszą mieć odpowiednie kwalifikacje. Zazwyczaj sami z siebie nie sprawdzamy kwalifikacji tych nauczycieli. Wierzymy, że te osoby, które będą uczyły nasze dzieci, to są dobre osoby, które spełniają właśnie wymagania. No i czasami rzeczywiście zdarza się, że nasze dziecko czegoś nie rozumie, ponieważ nauczyciel jakoś nie może dotrzeć do dziecka, może źle tłumaczy, może to jest początkujący jeszcze nie ma doświadczenia, ale zdarza się to rzadko. Bywa też tak, że nawet cała klasa danego Przedmiotu, danego tematu, zagadnienia nie rozumie, no wtedy jest jakaś interwencja dyrekcji, rodziców, no i zazwyczaj jest sprawa wyjaśnienia. Ale generalnie nauczyciele są do tego powołani, aby nauczać dzieci, a dzieci mają słuchać się tych nauczycieli. Dzieci też są uczone i przez nauczycieli, ale też wskazywane jest zazwyczaj w domu, że właśnie kiedy pójdziemy do szkoły, to będziemy się uczyć nowych rzeczy. Te rzeczy będą nam kiedyś potrzebne, może nie wszystkie wykorzystamy, może nie wszystkie od razu, ale musimy się nauczyć pewnych rzeczy, żeby być mądrymi. I oczywiście, jak idziemy do, do szkoły, to panują tam zasady. Są nam przedstawiane prawa, są nam przedstawiane obowiązki, co można, czego, czego nie można, ale co by nie było, wszyscy mówią, zgodnie rodzice, no i sami nauczyciele, że należy słuchać nauczyciela. Więcej, należy uczyć się tego, co nauczyciel zada, bo nie tylko nauczyciel uczy, ale również zadają prace domowe, są też podręczniki, które się dostaje, te podręczniki też zostały sprawdzone i z tych podręczników należy czerpać wiedzy, mamy się uczyć. Kiedy takie dziecko właśnie przyjmuje tą wiedzę, słucha się nauczyciela, no to potem jest oceniany jego progres, jego zdolności. Są zazwyczaj jakieś kartkówki, klasówki, sprawdziane tak aby dziecko też dostawało na bieżąco oceny i widzimy jak to wszystko wygląda jak wygląda ten postęp no czasami bywa tak że dzieci dostają piątki szóstki i są bardzo dobrymi uczniami ale czasami się zdarza tak że dzieci dostają troszeczkę gorsze oceny truje dwuje no ale bywa też że dostają jedynki no i trzeba zawsze sprawdzić dlaczego tak się dzieje że dzieci jedne dostają Piątki, a drugie są może gorsze w tej nauce, może coś mniej rozumieją. No, wiele osób dzisiaj powie, a bo każdy jest z nas inny, jeden ma predyspozycję do matematyki, drugi do języka polskiego. Ale to są takie tłumaczenia tak naprawdę niczym nieudowodnione, bo każdy z nas przecież musi nauczyć się czytać, pisać, liczyć. Oczywiście tam dalej będziemy wykazywać jakieś predyspozycje do, do, do może bardziej humanistycznych przedmiotów albo bardziej ścisłych. Natomiast kiedy dziecko dostaje zazwyczaj gorszą ocenę, to jest to wynik przeważającej części ze względu na to, że się nie uczyło, że nie przestrzegało tego, co nauczyciel mówi, że nie sięgało do podręcznika, no i dostaje złą ocenę. I co? No nikt nie jest zadowolony, że dostaje tą złą ocenę, ale wszyscy wiedzą, że jest to sprawiedliwe, że dostał złą ocenę, ponieważ się nie uczył, ponieważ nie słuchał nauczyciela i no i nie ma co się dziwić. Czasami, nie wiem czy to tak jeszcze jest, ale za moich czasów, kiedy ja chodziłem do szkoły, to było tak, że jeżeli ktoś dostawał dużo tych złych ocen, no to zdarzało się, że ktoś nie przechodził do następnej klasy i musiał powtarzać tę klasę, aby osiągnąć pewien, pewien y, poziom. I tak odbywała się nauka. Więc całkiem naturalne, tak przynajmniej przyjmujemy, że należy słuchać nauczycieli, należy czytać, należy się uczyć to, co zostało właśnie zadane, aby mieć wiedzę, aby czerpać tą wiedzę. Czy ona zawsze jest pomocna? To już powiem. Inna kwestia, no ale w większości, no to przyznajmy, że, że, że ta wiedza i, i historyczna, i z polskiego, i z matematyki, i nawet z biologii, czy z fizyki naprawdę przydaje się w życiu codziennym, nie ma co narzekać. Może jako tam 12-13-latek tego jeszcze nie rozumiemy, ale kiedy mamy więcej lat, na pewno dostrzeżemy, że gdyby nie szkoła, to wiele rzeczy byśmy po prostu nie, nie wiedzieli. Czyli rozpoczęcie roku, dzieci idą do szkoły. No ale ten 1 września, no przepraszam, no dzisiaj jest 4 września, ten początek września, początek nauki to też jest dobry okres, aby właśnie go wykorzystać, a my może rozpocząć inną naukę. Bo to, że potrzebujemy uczyć się, aby fizycznie wzrastać, no i też umysłowo to jest jedna sprawa, ale jeszcze potrzebujemy takiej nauki. I wzrostu duchowego. I teraz, jak to wygląda w przełożeniu na kwestie duchowe? O ile nie mamy problemu z tym, żeby iść do szkoły, uczyć się, czytać podręczniki, słuchać nauczyciela, to jeżeli chodzi o sprawy duchowe, to niestety, ale bardzo często pojawiają się problemy, ponieważ my chcemy wszystko wiedzieć na temat naszego wzrostu duchowego bez czytania Biblii, no bo ta książka to jest przede wszystkim gruba. Po drugie, jest stara. Bardzo często wydaje nam się, że jest niedostosowana do tego, co się dzisiaj dzieje, jest mało użyteczna. I tutaj przypomnę to, co wspominałem. Wielu dzieciom wydaje się, że fizyka, na przykład w siódmej klasie, jest zupełnie niepotrzebna do momentu, kiedy nie będą właśnie musiały podłączyć na przykład gniazdka w domu. To wtedy fizyka jak najbardziej się przydaje. No, i tak jest podobnie właśnie w kwestii nauki i wzrostu duchowego, kiedy czytamy, na początku wydaje nam się wiele rzeczy, może przestarzałych, może niepotrzebnych, nie dzisiejszych, ale jest to Biblia, jest to zebrane dzieło, aby nas budować właśnie duchowo, abyśmy się dowiedzieli jak najwięcej o Panu Bogu i tego, co On od nas chce. To są wskazania, które nam pomagają właśnie w osiągnięciu i potem. Życiu, życiem wiecznym. Więc ten podręcznik, Pismo Święte, Biblia, został przygotowany dla nas, abyśmy też z niego korzystali i czerpali wiedzę. Dodatkowo z tego podręcznika wynika, że Bóg powołał właśnie nauczycieli. Po co powołał tych nauczycieli? No po to, aby przygotować właśnie świętych, aby przygotować ludzi, którzy chcą iść za Jezusem, którzy chcą być Jego uczniami. Aby właśnie podążali dobrą drogą. Ja wiem, że tak mówi się, ja chcę być uczniem Pana Jezusa. No, ale fizycznie Pana Jezusa nie ma z nami tutaj na świecie. On został wzięty do nieba. Ja wiem, że ktoś może teraz powiedzieć, ale w zamian za niego został nam dany Duch Święty. To się zgadza. Ale czy wszystkim został dany Duch Święty? No i tu się zaczyna problem. Niektórzy twierdzą, że tak, bo byli tam do jakiegoś sakramentu bierzmowania i, i został im przekazany. Czy tak potwierdza Słowo Boże? No ja tego nigdzie na razie nie znalazłem. No niestety nie wszyscy mają Ducha Świętego i zanim go osiągną, oczywiście, Duch Święty jest dla każdego, dla każdego, kto uwierzy. Ale żeby dobrze uwierzyć, aby dobrze poznać, niejednokrotnie, pismo święte oczywiście i kwestie duchowe, niejednokrotnie potrzebny jest nam nauczyciel. I właśnie Pan Jezus zadbał o to, bo znajdziemy w liście do Efezjan w czwartym rozdziale od 11 wersetu. Dzisiaj tego nie będziemy czytać, kwestię, że Bóg powołał nauczycieli, między innymi nauczycieli, aby przygotować świętych, aby ich uczyć tak, aby nie błądzili w tych swoich naukach, domysłach, ale żeby byli prowadzeni, tak samo jak dzieci w szkole. Przecież można by było powiedzieć, że każdy może przeczytać podręcznik do matematyki, do historii i po co ten nauczyciel. No, przecież nikt tak oczywiście nie mówi. Wszyscy wiedzą, że potrzebni są nauczyciele, aby kształcić dzieci. No i podobnie jest w sprawach duchowych. Doskonale Bóg wiedział, kim jesteśmy i kogo potrzebujemy. Dlatego powołał takie urzędy, jak na przykład nauczyciel, jak pastor, apostoł, po to, aby nas pouczać, aby nas przygotowywać, właśnie i pomagać nam we wzroście duchowym. Tak jak nauczyciel pomaga dzieciom we wzroście, właśnie. Takim umysłowym, powiedzmy, tak, a to się potem przekłada na, na inne wzrosty. Słuchajcie, świat doskonale wie, że dzieci należy posyłać do szkoły, ale to nie świat wymyślił szkołę, przecież cały świat został stworzony przez Boga, cały ten zamysł jest Boży i doskonale świat wie, że czerpie tę wiedzę. Od Boga i zaczerpnął właśnie kwestię nauczania, przecież od wskazówek Pana Boga. Jak to jest, że świat to rozumie, a ludzie duchowi bardzo często tego nie chcą zrozumieć i wolą sami czytać, albo nawet nie chcą czytać, a może Duch Święty mi to objawi, a ja nikogo nie potrzebuję. I takie różnego rodzaju pomysły są. Świat rozumie, co Bóg ustalił, a ludzie duchowi bardzo często znaczy tacy, co mówią, że są duchowi, bardzo często nie chcą tego zrozumieć, że właśnie Bóg przygotował dla nas szkołę, szkołę Chrystusa, szkołę podążania za Nim. Dał nam podręcznik, on dał nam nauczycieli. No, ja wiem, że znowu tu się pojawią jakieś pytania, no ale tu u nas nie ma nauczycieli, a nasz pastor to jest taki i owaki. Słuchajcie, to jak kwalifikacje nauczycieli należy sprawdzać, tak samo i kwalifikacje, oczywiście, pastorów. Jeżeli masz pastora, nauczyciela, który się nie nadaje, no to trzeba zwrócić na to uwagę, zobaczyć, jak to było z tym rozpoznaniem. A może to my rozpoznaliśmy, a teraz mamy sami pretensje do siebie. Wszystko w piśmie jest napisane. Dlatego dokładajmy wszelkich starań. Jeżeli chcemy być uczniami Jezusa Chrystusa, jeżeli chcemy być w tej szkole Chrystusa, to obowiązują nas jakieś zasady. Jest podręcznik, są nauczyciele, którzy wykładają słowo i ich powinniśmy słuchać. Dodatkowo dodam właśnie do szkoły, jak kiedy idziemy, to mamy nauczyciela od języka polskiego inny jest od biologii, a inny jest od matematyki. Nikt o zdrowych zmysłach nie pośle biologa do tego, aby wykładał matematykę i uczył dzieci matematyki. Podobnie jest w kwestiach duchowych, podobnie jest w kościele. Każdy kościół ma swojego nauczyciela, swojego, można powiedzieć, wychowawcę, po to, aby ten wychowawca zajmował się swoją klasą, bo to wychowawca najlepiej zna swoją klasę i dokładnie wie, co tam się dzieje i co te osoby i co te dzieci potrzebują. To naprawdę identycznie wygląda w szkole Jezusa Chrystusa. Na koniec. Chciałbym tych rozważań, tych przemyśleń, tych porównań z dzisiejszym dniem do, do właśnie bycia uczniem Jezusa Chrystusa przeczytać. Fragment z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 6 i wersety od 46 do 49. Dlaczego mówicie do mnie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobnie jest do człowieka, budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody, a ów dom, o e, ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha nie czyni podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Gdybyśmy czytali tą Historię w przekładzie, czy jest według redakcji Ewangelisty Mateusza, to ten człowiek, który się nie słuchał porównany jest do męża głupiego. No i chyba sami wiemy, że jeżeli ktoś nawet słucha, ale nie czyni tego, co jest napisane, to, co zostało, co było nauczane i coś się nie udaje, no to to jest człowiek po prostu głupi. I tak nazywa ich Biblia, żeby nie było, że ja kogoś nazywam głupim. Ja tylko powtarzam. Dlatego, jeżeli chcemy być w szkole Jezusa Chrystusa, w szkole prowadzonej przez najlepszego nauczyciela, to musimy też czytać ten najlepszy podręcznik. Nie dość że tylko czytać, bo tutaj słowo mówi, że wielu słucha, wielu czyta, no ale jeszcze wykonywać. Mamy jeszcze wykonywać to co usłyszeliśmy, a z tego Potem będzie sprawdzian. Sprawdzian oczywiście przed Trybunałem Chrystusowym. Pozdrawiam Was serdecznie. Błogosławię, w szczególności tych, którzy rozpoczęli dzisiaj właśnie naukę. Niech Was Bóg prowadzi dobrych przemyśleń, dobrych ocen i dobrej nocy. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Łupatologicznie o Biblii. Jeżeli temat podobał Ci się, drogi słuchaczu, to kliknij kciuk w górę. Jeżeli do tej pory nie zasubskrybowałeś kanału na wąskie drodze, to zapraszam Cię serdecznie oraz zachęcam do udostępniania i komentowania.